Daj tą kamerę. Nie na mnie. Dobra, Kaśka, ale nie, nie, nie mam pomysłu na ten refer, a co my teraz mamy? Weźmy, zróbmy o katastrofach lotniczych. Katastrofach lotniczych? Jak to nagrasz? Dobra, chodź na ławkę, pomyślimy. No, dobra, to musimy jakiś pomysł mieć, bo... To może zakręcimy o ciuchach, modelkach. Nie, wychodzimy. Nie, czemu? Może ma anoreksję właśnie u modelek. Nie wiem, no jakieś maszyny. Maszyny? Samochody. Właśnie, możemy o tym... Nauczyciela. Właśnie. Właśnie. O wyfistach. A nie możemy, ile zarabiają, czy dobrze się z tym czują? Bo ci powiedzą, ile zarabiają, aha. Ej, coś mi się pomniało, bo... właśnie mi się opowiadała, że ten na osiedlu, to właśnie w okolicy, chodzi jakiś psychopata, ten zabija, wiesz, morduje jakieś kradzieże, jakieś takie tego wszystko pierdoły. Albo chociażby ci dwoje. Hej. Słyszeliście o tym typie tutaj, mordercy, co w ogóle grasuje? Nie, lepiej uważajcie. Idziemy, na razie. Cześć. Ja w to nie wierzę. Ja też nie. Nie mam zamiaru uważać. Ja to wierzę, bo to może być prawda, ale wszystko. Nie, ja w to nie wierzę, że jakiś typ. A tutaj może ona na naszym osiedlu błaga. To możemy się kogoś popytać. Dobra. Że na osiedlu jest jakiś psychopata i to jest prawda, pani to wierzy, nie słyszałam. Gdzieś coś słyszałem. Słyszałem o takim dość niskim gościu, ale więcej nic o tym nie wiem. Także więcej wam nic nie powiem. Tak, słyszałam. Podobno jest wysoki i kuleje na lewą nogę, ale mimo tego jest bardzo szybki. Podobno wszyscy musimy bardzo uważać. Oczywiście, że tak właśnie czytam w gazecie o tym. Słyszał pan może coś o mordercy, który tutaj na osiedlu zabija, morduje, coś takiego? Znaczy, coś słyszałem, że jest jakiś ktoś grasuje, ale tak naprawdę nic więcej nie wiem. A to prawda jest, tak? Właściwie nie wiemy, bo słyszałyśmy plotki. No chodź, Kasia. No, idę. Nie widać. Dzięki. Dzień dobry. Przypadkiem nie wchodźcie do piwnicy. Dlaczego? Bo tam ostatnio tam był napad na jednego mieszkańca. Wchodził tam po coś do piwnicy i tam mu przyłożyli tak. Cykor. Nie. Saria, patrz, to jest takie ładne wejście do piwnicy. Schodzi się. Ładne. Nie, Kaśka, ja to nie wiem, po prostu nie. I czy to zawsze jest takie otwarte? Właśnie nie. Aga. Aga, dobra, chodź już. Nie jest się. Słyszałaś? Aga. Dobra, Aga, nie, to nie jest śmieszne, chodź, idziemy stąd. Aga, gdzie jesteś? Wychodź już. Aga, czy ty? Kaśka, stój, bo to się już nie uda. Tam coś się dzieje. Wczoraj sąsiadka weszła i nie wróciła. Zastopuj to! Tym!